Stoję teraz przed Świętym Graalem w hiszpańskiej miejscowości Walencja. Jest to kamienny kielich oprawiony w kosztowności. No, można przyjąć, że jest to oryginalny kielich, z którego lało się wino w rękach Jezusa, ale można przyjąć, że jest to dowolny wyrób jubilerski przywieziony do Hiszpanii, aby promować różne dochodowe relikwie. Warto tu wspomnieć, że milion kapłanów chrześcijańskich, ale też i w niektórych sektach wierni, wypijają minimalne ilości wina codziennie, powiedzmy, około naparstka czy łyżeczki na osobę, ale daje to około 20 do 50 tysięcy litrów alkoholu dziennie oraz około 7 do 10. Może nawet 15 milionów litrów wina rocznie. Na całej ziemi zachowało się wiele opowieści o rozmaitych pijackich artefaktach. Jedna z tych opowieści dotyczy polskiego piasta kołodzieja, którego miało odwiedzić dwóch wizytatorów. Urządził dla nich piast biesiadę, opróżniono antałek piwa, po czym Goście w cudowny sposób sprawili, że ten antałek nabrał właściwości napełniania się dobrej jakości piwem po opróżnieniu. Inna pijacka opowieść, która uradowałaby wielu naszych, ale także nie tylko polskich alkoholików, dotyczy kielicha podobnego do świętego Grala, jeśli chodzi o zakres twórczości. Mianowicie, jeden z wielkich mongolskich hanów postanowił wybrać dla narodu którąś z większych czy bardziej znanych religii, aby nie było pomieszania w narodzie, aby naród cały czy państwo, które zbudował, miało jedną religię no, zapewniającą trwałość i władzy, i narodowi. Historia opowiada, że na spotkanie przybyło trzech mnichów, przedstawicieli trzech religii: buddyjskiej, chrześcijańskiej i już nie pamiętam której, być może że którejś z miejscowej bądź religii hinduistycznej. Każdy przedstawiał swoje racje, promował własnych bogów, jednak Han podjął decyzję, że dominującą religią będzie buddyzm, a to z tego powodu, że mnich buddyjski ofiarował mu kielich, właśnie działający podobnie jak Święty Gral, który to kielich miał tę właściwość napełniania się dobrej jakości winem zaraz po wypróżnieniu. Kult Świętego Grala, podobnie jak jakichkolwiek innych artefaktów, kult Obrazów rzeźb ma swoje miejsce w dekalogu, w drugim przykazaniu mojżeszowym, które przytoczę teraz w brzmieniu zapisanym tam. I jest to tekst następujący: Nie uczynisz sobie rzeźby, ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie w górze, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i służył.